Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sherry, a dziś zagramy sobie w Pool Party Panic, czyli symulator ratownika. Zapraszam do oglądania. A, jeszcze jedna drobna rzecz. Eksperymentowałem trochę z kamerką i okazało się, że jeszcze nie do końca wszystko jest z nią w porządku i nagrał mi się obraz bez kamerki. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało w oglądaniu i bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Maksymalna ilość spalonych 5. Traf 6 bombli za jednym razem ręcznikiem i użyj zjeżdżalni co najmniej 3 razy. No dobra, to ja pobiegnę najszybciej jak się da, albo nawet o. Użyję w tym celu zjeżdżalni. I teraz, jak jesteśmy już na tej stronie, to od razu idziemy otwierać parasole. Tutaj mam jeszcze pistolet, on się przyda. Coś czuję, bo ta mapa jest ogromna. Ta mapa jest przeogromniasta. Dobra. Hop. Wody od razu. Wszystkich od razu strzeliwuję. Hop. Żeby potem jak najmniej roboty mieć. Hoppa. I teraz poleciałbym. Chociaż może jeszcze nie potrzeba, ale już bym sobie tutaj postawił. Albo nawet. O. Użyję już. Dobra, oni i tak tu się idą kąpać, raczej nie mają innych celów. Wszyscy są na niebiesko. Całkiem nieźle idzie. Tego nawet sobie wystrzelę jak najdalej. No dawaj, dawaj. No idź. A dobra, oni się robią niebiescy. Jak ja go strzelam ręcznikiem, to on się niebieski robi? Tego nie słyszałem jeszcze. Dobra. Hopa, do wody. Złapiemy za to. Chodziło o to, żeby przyciągnąć do siebie jednym gwizdkiem 6 płonących, chyba. Albo już po prostu przyciągnąć do siebie 6 płonących. To jest bardzo ciężkie do wykonania. Wbrew pozorom, tam jest 3. Ja go może posmaruję kremem. Coś tu się zaczęło dziwnie bugować, jak widzicie. Wcześniej czegoś takiego nie było. Chodź, 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 tutaj. No i czemu on nie chce przybiec? On spłonie, ja już to wiem, ja już to wiem. I czuję, że spłonie. On spłonie. On spłonął. Nie. Uff. W ostatniej chwili. Dobra, kończy nam się czas, więc ja skorzystam jeszcze ze zjeżdżalni po prostu. Zrobiłem to tak dobrze, że nie było prawie żadnych płonących. Uch, tu się grzeje woda, ale już nam to nie robi różnicy, 100%. No dobra. 100% zadowolenia, jest git. To da się zrobić zawsze w każdej chwili, chyba. No, to się da zrobić w każdej chwili, czyli jest mega. Tutaj jeszcze bym musiał sobie podciągnąć to do 100, ale to potem. No dobra, drugi etap. Zaaplikuj 10 razy krem z filtrem, przyciągnij do siebie jednym gwizdkiem 4 bąbelki, czyli płonących chyba co w tym wypadku. I uderz co najmniej 30 razy ręcznikiem. Tutaj też widzę, że nie jest to łatwe. No dobra, to ręcznikiem już zaczyna klepać. To będzie trudne, już to widzę. To po prostu ilość ich mnie przeraża. Naprawdę. Ich ilość mnie przeraża, ich jest mnóstwo. Dobra, zrobimy tak, od razu aplikacja kremu.
Tutaj zapalę światło. Chciałem powiedzieć, otworzę parasol, oczywiście. To miałem na myśli. Dobra, tutaj. No i tego też od razu smarnę. No chodź tu, o. 10 kremów z filtrem, to jest przecież jakaś... To jest wyzysk w biały dzień. Ciekawe, ile on na godzinę dostaje. Jestem bardzo ciekaw. Jeszcze nie spotkałem się, żeby ratownik smarował kogoś kremem z filtrem, tak o nie. Dobra, tutaj jest bąbelek, który trzeba wklepać do wody. Ten sam wpadł do wody. No nie jest najgorzej. Tutaj. Okej. Jak sytuacja wygląda po tej stronie? No ten to już płonie. Po tej stronie ten już płonie. Czy jemu się zmienił kolor, bo jest pod parasolem? LOL! Ja nie wiedziałem, że to tak działa. To jest mega. Dobra, szybko otwierać parasole, bo skoro on tu jest... Nie, dobra. Ten już na tym niestety nie skorzysta, ale i tak w cieniu stał się jaśniejszy. Ej, wcześniej to chyba tak nie działało, co? Wlatuj do wody. Dobra. Mamy już ręczniki zaliczone. Dobra, ja muszę do niego podpłynąć. Dobra, udało się. Tylko on płonął, mam nadzieję. A zaraz się zacznie zabawa, już to widzę. Jest. Jeden. Za daleko od siebie oni są. Dobra, wpadł do wody. Dobra, tutaj też wpadł do wody. Ale to lurowanie nie działa niestety. Nic a nic, to lurowanie nie działa. Dobra, ciebie posmaruję kremem. Ciekawe, czy jak on się smaruje kremem, to też z niego schodzi ten... albo zatrzymujemy go wtedy. Dobra. Jeszcze jeden krem z filtrem muszę nałożyć. Nie umiem ich lurować w takim razie. Czy ja muszę... ja ich chyba do wody muszę ściągnąć. To jest jeszcze lepsza opcja. Dobra, tego posmaruję kremem. Mamy 10 kremów. Dobra. Bardzo mało mam. O Jezu, popłynęło ich pewnie dużo. Uff. No dobra, następnym razem lu... Aha, czyli muszę tutaj zrobić, żeby w ogóle zaliczyć. Czajcie. Gra mnie pokonała. Naprawdę. Ja nawet nie wiem, jak ich ściągnąć, żeby oni byli razem. I to jeszcze jednym gwizdkiem ich ściągnąć, nie? Bym ich cały czas musiał trzymać w jakimś kółku. Czy jak ja jestem w wodzie, to ja nie mogę zagwizdać. Muszę być na lądzie. Dopiero tu mogę zagwizdać. Ciężka sprawa. Muszę się wszystkich czerwonych pozbywać za wszelką cenę. Oni strasznie psują opinię. I muszę otwierać tylko te najbardziej rozchwytywane punkty. Hop. Tutaj na drugą stronę. I hop. Jeszcze może go nawet kremem posmaruję. Tam jest ich dwójka, ale nie wiem, czy ja w ogóle dobiegnę do nich. Nie no, dobiec dobiegnę, ale co dalej? Jedno. I drugie. Nie wskoczyło niestety. Ale mam 100%, dobra. Kilka ręczników tu mam. Tak. Tak. Tak.
do wody. Okej, okay, mamy 100% jeszcze póki co. Wiedziałem, że to się skończy. Hop, jedno wykonane. Teraz trzeba by było ich trochę z ręcznika postrzelać. Dobra, wpadł do wody. Bąbelek. Tu jest dwóch. Trzeba ich strzelić. Jeszcze 6 uderzeń ręcznikiem chociaż. Dwa. Jeden. Dobra. To jest zrobione. Czyli mamy 100%. Ale nie dało mi to dalej rozwiązania tego pierwszego. W sensie drugiego zadania, czyli zlurować 4. To jest huk trudny, nie? Hop. 100% po prostu. O. Udało się. Miej celność na poziomie 130%. Czy to jest możliwe? To jest chyba w momencie, kiedy uderzamy kilkukrotnie jednego. Traf 4 za jednym uderzeniem. I otwórz co najmniej 15 parasoli. Parasole nie jest ciężko otworzyć, nawet 15. Myślę, że największy problem tutaj będzie stanowiło celność. I myślę, że to zdecydowanie celność będzie najtrudniejsza. Te parasole są na szczęście otwarte cały czas. To jest bardzo dobry znak, naprawdę bardzo dobry znak. To wiaderko postawię sobie tutaj, mam nadzieję, że ono nie zniknie przez to. Mam też pistolet na wodę, no mega, po prostu prawie idealnie. Tutaj nie mogę polegać jak na parasolach, bo te parasole nie będą mi dawały tyle, co na poprzedniej planszy, gdzie tak naprawdę bazowałem na nich cały czas. Muszę mieć wysoką celność, czyli kilku naraz muszę cały czas trafiać. Jest! Nawet 5 dostało. Teraz już nie mogę tego popsuć w żaden sposób. Już tam biega jeden jakiś spalony skwaruś. Skwaruś! Skwaruś! Jak zwykle, no się zablokuje taki jeden. Aj, leć do wody. Nie spłyń tylko. Dobra, nie spłonął. Czyli... długo jest do spłonięcia, żeby on się tak naprawdę spalił. Dobra. Nie, spłonęło chyba kilku, bo... aż... kuk mi spadła ocena. Dobra, nie dam rady, ale kurde, dobrze było. Czyli okazało się, że wcale nie najtrudniej jest trafić 5 gości i 4 gości jednym strzałem. Najtrudniejsze jest, kurde, utrzymać tutaj 100%. To jest naprawdę trudne w tym wypadku. Ale... nie ma takiej rzeczy, która by mnie pokonała. Tutaj jeszcze mają parasole, to nie jest najgorzej. Dobra. Ja zrobię tak, że wezmę jednak ten lód i od razu go wysypię. Miałem wysypać tam, ale już trudno. Pójdę tędy. Ja widzę tego czerwonego. Ale nawet tak mi się nie chce tam iść. On sobie stoi w miejscu i czeka aż spłonie. No mega, fajnie. Czy już tak cię boli, że się nawet ruszyć nie możesz? Nie w tą, w drugą. O tu, do wody. Dobra. Poskładały się parasole, to słychać. Fajnie, że to usłyszałem, wcześniej nie mogłem się w ogóle na tym skupić, ale to jest też bardzo dobra wiadomość dla mnie, tak? Bo o, oni się robią wtedy... aha, no super. Tylko jest mały problem, zaraz woda zacznie być gorąca. I wtedy się pojawi prawdziwy problem.
więc muszę po prostu, nie ma innego wyjścia teraz, jak te bąble wrzucić do wody, bo ich nie są jeszcze aż tak czerwone. I teraz szybko lecę na górę, po prostu biegnę na górę po to, bo zaraz zrobi się zbyt gorąco. O, już się robi zbyt gorąco. Dobra. I teraz szybko w tamtą stronę. I teraz szybko po nich. Jeden. Dobra. Udało się. O, tu jeszcze jeden bąbel. Dobra. Mamy wszystko. Teraz tylko celność jeszcze. Strzelić. Jest to nie do wykonania. Już żółte. 71%. Na 70 powinno się zatrzymać. Mamy to. Jest git. Tylko szkoda, że ta celność nie wyszła, bo już by było mega. Ale dobra, zrobiłem 3 z levelu drugiego. Zrobiłem. I tak oto skończyliśmy drugi etap, który kończy nam wczesny dostęp do Pool Party Panic. Mam nadzieję, że Wam się podobało pomimo braku tej kamery i zostawicie łapeczkę oraz jakiś ciekawy komentarz. I do zobaczenia na horrorku. Trzymajcie się. Cześć!